Sobota, 11 grudnia, Lima. Poszliśmy sobie jeszcze zobaczyć na główny plac, zobaczyć co się zmieniło po miesiącu. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że rosła choinka. I słuchajcie, nieprawdopodobne, ale ten gość nas poznał. Miesiąc temu tutaj rozmawialiśmy z nim. Że poznał nas, podszedł, także wszystko pamiętał, że jesteśmy z Polski. Gdzie, czy widzieliśmy te miejsca, które zamierzaliśmy zobaczyć. Że nieźle. Nie będę nic więcej chyba nagrywał o Limie, bo powstały dwa odcinki, także nic tu chyba więcej dzisiaj nie zrobimy. Z tego względu, że mamy autobus dzisiaj już o 9.30, także dzisiaj taki następny dzień z dupy, że tak powiem. Czyli spakowani, plecaki zostawione, przechowani i tak się wałęsamy po prostu tutaj po centrum. No i tyle. Wydaje mi się, że zobaczymy się już w nowym miejscu. To co? Atakujemy razem północ, tak? Do zobaczenia na północy. I witajcie w niedzielę. Muszę sprawdzić. 12 grudnia. 6 rano. Jesteśmy 400 km na północ od Limy. W pięknym mieście Huaraz. Piękności jeszcze nie widzę, ale pewnie będzie piękne. Dymamy do hoteliku. Stało jakichś dwóch tam taksiarzy, ale słuchajcie, 15 soli chcieli za przejażdżkę, słuchajcie, 2 km. Lekka przesada. Nie ma konkurencji, więc ile wlezie. Także o nie, dzięki. Tyle to my przejdziemy. Szczególnie, że mówię, jest 6 rano. Ciekawe, czy w ogóle będziemy mogli się teraz zameldować. Pewnie będziemy, kurczę, musieli tam teraz czekać, ale co zrobić. Odczuwalnie chłodniej, no bo jesteśmy troszeczkę wyżej. No, jesteśmy niestety, długo się nie nacieszyłem nizinami. Już jesteśmy ponad 3 koła nad poziomem morza. A już miasto pomału się budzi do życia. Już sklepiki otwierają. Pierwsze tutaj już stanowiska się rozkładają. Już warzywka. Już, o, mamy śniadanko. Pozwolicie, że się wyłączę i skonsumuję. Smacznego. Jest hostel Loci zakratowany. Mogliby nam otworzyć, bo powiem szczerze, że odsikałbym się. No powiem tak, pierwsze wrażenie. Miasteczko nie wygląda do takich najładniejszych, ale tu nie przyjeżdża się, żeby oglądać miasteczko. Tutaj się ogląda piękne jeziora wysokogórskie i lodowce. Jakby było nam mało. Nic, będziemy chyba sikać w portki, będzie cieplej. Dobra, słuchajcie, ruszamy na miasto, najwyższy czas. 14.30. Przyszliśmy i po prostu padliśmy na wyro i do drugiej godziny. Także już zregenerowani, ale za to bardzo głodni, wyruszamy na miasto. Pokażę wam tutaj nasz pokoik.
Beata sobie wiąże właśnie turban. Nie wiążę, że nie mam turban. Nie? Już nie? O kurczę, a to będzie teraz szal. No, słuchajcie, ten ładny pokoik z wygodnym łóżkiem, z szafą, z łazienką, gorącą wodą, z widokiem pięknym na miasto. Kurczę, no zgadnijcie. A tu zobaczcie, chyba taka jedna z lepszych restauracji, bo cztery parter i trzy piętra i normalnie pełna ludzi. Dobra, co my... Aha, zgadnijcie, ile za to daliśmy. $11. Ze śniadaniem. Ze śniadaniem, słuchajcie. Także, kurczę, nic, tylko łaraz. Idziemy na miach. No, właśnie zjedliśmy sobie w tej knajpie, która się znajduje za nami. Nie było cen, mówię, ale byśmy tacy głodni. Wchodzimy, dobra. No, słuchajcie, dwudaniowe danie. Z ciczą, całym dzbankiem ciczy. Z deserkiem w formie takiej, kurde, leguminki z jakiegoś owoca, nie wiem z jakiego. Oddyszka od łebka. Także... Nie jest tu drogo. Teraz idziemy w kierunku centrum, w kierunku głównego rynku. Tak, z tego co wyczytałem dokładnie jeszcze. Słuchajcie, no to jest Juarez, stolica departamentu o tej samej nazwie. Już chyba wcześniej wspominałem, mniej więcej chyba do 450 km na północ od Limy. Tak jakbyście nie zauważyli, w Andach jesteśmy powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. Znowu w samym mieście nie ma za bardzo nic ciekawego, z tego względu, że nie ma tu żadnych jakichś za dużo kolonialnych pozostałości, jakichś ładnych budynków, dlatego że no niestety miasto cierpiało bardzo często z powodu różnych trzęsień ziemi, a ostatnie w 1970 roku spowodowało śmierć, słuchajcie, 10 tysięcy mieszkańców. Także no, nie w kij dmuchał. No, jesteśmy na Plaza de Armas. Jak zwykle tutaj w tych wszystkich miasteczkach śliczny placyk, dużo zieleni, kwiaty, drzewa, choina po środku, ale zobaczcie, kompletnie nie ma żadnej pozostałości zabudowy hiszpańskiej. Hola! Nawet zobaczcie świątynia. Nówka sztuka nieśmigana jeszcze w trakcie budowy. Jeszcze druty wystają. A może to tak ma być po prostu i dlatego nie płacą podatków. No, jednak kataklizmy zrobiły swoje tutaj. No jak już w rynku nie ma zabudowy kolonialnej, no to już chyba nigdzie nie ma. Szukamy co, jakieś kawki, nie? No zobaczcie, z krzaczorów zrobiony napis. Nie wiem, czy będzie widać, ale rozszyfrowałem, czyli Juarez Paraíso Natural. Czyli Juarez, naturalny raj. Tam jest jakiś deptak, może być jakaś kawka, zobaczymy. Jak chcecie sobie tutaj kupić nowy telefon, albo body do telefonu, albo folię na ekran, to tutaj. Natomiast jak chcecie się napić kawy, to nie. To szukacie gdzieś indziej. I witajcie w poniedziałek, 13 grudnia. 7:30, lecimy na śniadanko, a potem słuchajcie, na lodowiec. Na lodowiec. Jeszcze nie byliśmy na lodowcu, nie? No. Ale
baliśmy się wczoraj o pogodę, a dzisiaj, słuchajcie, otwieramy oczy i zobaczcie na to. Naprawdę, jeżeli o pogodę, to mamy fartań z tej ziemi. Ja pierdzielę. Ruszamy, słuchajcie. Ruszamy na lodowiec. Na razie z półgodzinnym opóźnieniem, ale widzimy światełko w tunelu. Ruszamy, słuchajcie, na lodowiec tym oto busikiem. Inaczej jak z takim zorganizowanym turystycznym busikiem się nie da. Niestety nie dojeżdża tam żadne kolektywo, żaden transport publiczny. Jedyna możliwość właśnie to sobie załatwienie takiego busika. To jest 5 dych od łebka w dwie strony. No nie wiem, albo wzięcie taksówki. Mi się wydaje, że byłoby dużo drożej. Także oprócz nas są jeszcze dwie dziewczyny z Francji. Zobaczymy, czy jeszcze będzie więcej osób. Na razie czekamy. To widzimy się już podczas trekkingu na lodowiec. Na lodowiec zatrzymaliśmy się w bardzo ciekawym miejscu. Chodzi w miejscu, gdzie wypływa na powierzchni z głębi ziemi gazowana woda. Dokładnie, popatrzcie na to. Ale czad. Z tego, co tutaj mogłem wyczytać z różnych broszurek, to jest woda zawierająca żelazo i ołów. Jest zimna. Następna niesamowita sprawa tutaj przed nami. Teraz będzie roślinność. O, zobaczcie, nawet patrzcie, tutaj wybija źródełko. Fujas de Raimondi. Roślina tutaj typowa dla Andów. Niesamowita sprawa. Zobaczcie. Żyje nawet do 100 lat. Te takie tyczki to są, słuchajcie, kwiaty. To są kwiaty, które rosną do wysokości nawet 15 metrów. Żyją mniej więcej, otrzymują się 3-4 miesiące i potem więdną. Niesamowite. Ja pierniczę. Zaczyna kwietnąć mniej więcej w wieku 40 lat. Czy z bliska, jakie to ma kolce? A tutaj już przekwitłe. Słuchajcie, roślina 100 lat. Nieźle. Wow. To akurat chyba wszystkie przekwitają. No nie widzę tutaj w pobliżu żadnej roślinki, która by miała kwiaty. Ale i tak nieźle to wygląda. Tu ładnie widać wszystkie trzy stadia. Tutaj zobaczcie, jeszcze nie kwitnie. Tam już, no, ten kwiat już troszeczkę przekwitł, ale ten badyl trzyma. A tutaj zobaczcie, już przekwitło.
No i dotarliśmy już na parking. Stąd już nas czeka tylko ponad kilometrowy trekking do lodowca Pastoruri. Zobaczcie, co to jest tam przed nami. Ale to ładnie. A co takiego niezwykłego w tym lodowcu? No to, że w tych szerokościach geograficznych jest dosłownie niewiele lodowców. I poza tym śpieszmy się je oglądać, bo myślę, że kilkadziesiąt lat już z nich tutaj nic nie zostanie. W ciągu ostatnich 15 lat objętość tego lodowca zmniejszyła się o 30%. No, w wyniku ocieplenia klimatu oczywiście. Także jak mówię, za kilkadziesiąt lat już po prostu nic z niego nie zostanie. Zresztą podobnie chyba jak w Alpach. No to zaczynamy nasz spacerek. Jesteśmy na mniej więcej 4800. Nie pamiętam na jaką wysokość wchodzimy, ale to się okaże. Zobaczcie, do lodowca prowadzi elegancka ścieżynka. Także jest szlak bardzo łatwy. No jedyna trudność to wysokość. No jesteśmy teraz czwarty raz chyba. Czy dobrze liczę na takiej wysokości? Tak, dwa wulkany w Ekwadorze i Góra Tęczowa w Peru. Ale za każdym razem czuć trudność. To nie jest tak, że możemy sobie wbiec. Tak nie jest. Jedynie to, że nie czujemy takich dolegliwości jak ból głowy, jak taki kompletny brak oddechu, że musimy się zatrzymywać co 10 metrów. Ciężko się oddycha, ale pniemy się do góry. Widzicie jezioro, które powstaje z wytapiania się lodowca. No i przed nami lodowiec Pastoruri w pełnej okazałości. Teraz już widzicie, na czym polega topnienie lodowca. Coraz mniej lodu, a coraz więcej wody. Jeszcze 15 lat temu można było wchodzić na szczyt tej góry, a nawet zjeżdżano tu na nartach. Ale od tamtego czasu jest już po prostu wszystko, zobaczcie, odgrodzone. Można to tylko oglądać z tego miejsca. No szkoda. A następne pokolenie już tego chyba nie zobaczy. Także cieszcie się tymi lodowcami, póki są. Sprawdzimy, jaką temperaturę ma
woda z lodowca. O! Zimna. Jest zimna. Teraz sprawdziłem, jesteśmy na 4900, a szczyt wznosi się na około 5200. Jeszcze czytałem ostatnio wczoraj, blog sprzed chyba kilkunastu lat i opowiadali, jak właśnie wchodzili na szczyt tej góry. No, pan mówił przewodnik, że 15 lat temu zostało zamknięte. 15 lat temu to zostało zamknięte. Skalibrowałem teraz zegarek i słuchajcie, jesteśmy na 5 koła. Także jak robiłem trek, to przekłamał troszeczkę. Teraz zrobiłem kalibrację. Także jesteśmy czwarty raz na 5000. O, robi się zimno i zaczyna padać grad. Tak mi się wydaje, znaczy raczej jestem pewien, że to wszystko, co widzimy kiedyś było pod śniegiem, pod lodem. To mi wygląda po prostu na dolinę polodowcową. To raczej nie jest chyba rzeczna. Także tędy po prostu schodził lądowiec w dół. Kończymy ten odcinek już następnego dnia. Po śniadanku na tarasie naszego hostelu z takim oto pięknym widokiem za moimi plecami. Dzisiaj dzień luzu. Połazimy sobie troszeczkę tu po miasteczku. Pójdziemy sobie na terminal, popatrzymy na jak tu wygląda transport, jakiś kolektivo na inne miejsca, czy jest możliwość dojechania na własną rękę. I myślę, że widzimy się już jutro w następnym jakimś cudownym miejscu. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.